Małopolskie. Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów telewizji Małopolskie TV, Czerwony Miś, mnóstwo serduszek, czyli Gwiazdy, Miłość i Izabela Trojanowska. Izuniu, Misiu mówi I love you. Proszę pięknie bardzo. Mówi. Bardzo dziękuję pięknie za Misia. Mówi. Proszę cię bardzo. Dla ciebie, Misiu. Dziękuję za Misia. Iza. Miś jest już mój. Jest twój. 35 lat. Ja mam takie wspomnienia. Na scenie. Na scenie. Ja mam takie wspomnienia. Sala kongresowa. Izabela Trojanowska, mówi Marek Niedźwiecki. Na widowni blisko 90% to dziewczyny uczesane i wyszczerzone na Izabelę Trojanowską. Wychodzi Iza i jest szał. Mało tego. 2013 rok, Krynica Zdrój, koncert, 11 tysięcy osób i wszyscy krzyczą dziękujemy, dziękujemy. Odnieś się do tego. Wiesz co, to był szok dla mnie, to było bardzo przyjemne, ale byłeś też tego sprawcą, bo ogłosiłeś wyniki. No tak, ale dziękujemy, to nie mnie krzyczano, ja tylko tobie. Tak, a ja dziękuję wiernym fanom za to, że mnie słuchają i dziękuję bardzo, że podoba im się ta moja najnowsza płyta. Izunia, Izabela Trojanowska się urodziła, była małą dziewczynką. I co było pierwsze? Zapragnęłaś śpiewać czy być aktorką? Śpiewać. U mnie w domu zawsze była muzyka. Bracia grali na gitarach, mama śpiewała, no, począwszy od kołysek, potem wszystkie przeboje, jakie były. A także w moim domu była i Anna German, i pani Kunicka, i Ewa Demarczyk. No, różna muzyka, raczej popowa. I jak my dorośliśmy, to i rockowa, Led Zeppelin i tak dalej. To ostro. A ja kupowałam płyty Breakoutów, wtedy szokującej i strojem, i sposobem śpiewania Haliny Frąckowiak z zespołem ABC. Czyli kiedy byłaś małą dziewczynką, tak, to już chciałaś być gwiazdą, tak? Tak. Czy to gwiazdą przyszło tak nagle? Tak, to znaczy jakoś tak samo się stało. Ja nie myślałam, żeby być gwiazdą, ale bardzo rwałam się do śpiewania i śpiewałam na wszystkich akademiach szkolnych od pierwszej klasy począwszy. Aha, czyli zaczęło się od piosenki. Od hymnu? Nie, zaczęło się, no to tak, oczywiście. Śpiewałaś ale hymn. Solo to zaśpiewałam balladę Okudżawy, modlitwę do akompaniamentu gitary mojego brata Maxa. Ale z tego, co wiem od twoich nauczycieli, to kiedy śpiewałaś hymn, to znacznie lepiej od Edyty Kurniak. Tak. Widzisz, media mają to do tego, że do siebie, że sięgają do przeszłości. Ja bym jej nie dokuczała, bo sobie wyobrażam, co to znaczy śpiewać na stadionie, jak to echo odbija szalenie. Mogła nie słyszeć podkładu, ale nie wracajmy do tego. Nie wracamy do hymnu. Oczywiście Izabela Trojanowska też ma na swoim koncie zaśpiewany hymn, świetnie przyjęty w szkole. Czyli tak, w szkole byłaś gwiazdą i powiedz mi, co się potem stało, bo nagle Izabela Trojanowska wyrosła w latach 80. na wielką, mega gwiazdą, którą jest do dziś, bo masz pokolenie starszych fanów, młodszych fanów. Tu mamy reprezentanta nieco młodszych fanów, więc elektryzuje się ciągle. Jak to się stało, że Izabela Trojanowska trafiła pod skrzydła Romualda Lipko? Z własnego wyboru tak naprawdę, bo dostałam wspaniałą piosenkę Rysia Poznakowskiego, którą trzeba było zaaranżować i wymyśliłam, że może na rockowo. A najlepszym zespołem dla mnie wówczas i do tej pory jest Budka Suflera. A ponieważ Romek Lipko chodził do tego samego gimnazjum co mój mąż, to wymyśliliśmy, że pojedziemy do Lublina i porozmawiamy z nim, czy może coś z tego wyjść. I wyszło. Zaowocowało całą płytą złota, pod tytułem Iza. Platyna, ale masz te płyty w domu? Oczywiście, na ścianie? Że mam. Patrzysz nie na próbowałam to? Grać, bo podejrzewam, że po pierwszym nie razie grają. Nie byłyby złote. W ogóle nie grają. One w ogóle nie grają. Próbowałeś? Tak, próbowałem. Ale, tak, no, ale pamiątka jest cudowna. One mogą wisieć. Mogą wisieć. I zunią, no więc jak Budka Suflera, pierwsza płyta, pierwsze nagrania. Młoda, piękna dziewczyna, ty byłaś zawsze wyglądałaś na taką zbuntowaną, zbuntowany no, anioł. Ja jestem taki rebel in me. Aha. Tak, a wtedy byłam bardzo na to, że ocet był w sklepach i że musiałam sobie sama szyć sukienki.
bo niczego nie było. W modzie polskiej jedynie można było dostać cokolwiek, ale to było narzucone, to było jakieś tam nie w stylu akurat, który mi się podobał. Aha. Bo udało mi się, że dostawałam paszport i jeździłam po świecie, widziałam, jakie są super sklepy, jakie ciuchy, jacy designerzy. Zakochałam się w Terry Muglerze. No i w Terry Muglerze zadebiutowałam na polskiej rockowej scenie. No i w bordowej marynarce, w bordowej garsonce, nie wiem, czy pamiętasz, pamiętam, z takimi brylantami. No, byłaś tutaj, z dużymi poduszkami. Były brylanty, były bażanty, były smakołyki prost do usta. Potem był dużych rok... aut nie było, był mały miałaś, Fiat. Miałaś malucha? Tak, miałaś malucha. Tak. No ale potem był rok 80. Międzynarodowy Festiwal Piosenki, międzynarodowy. I rok 80. Izabela Trojanowska. Ja kiedyś oglądałem razem z tobą ten twój występ. No strasznie się różnił od tego rocznego w Sopocie. Światła, kamery, ale Iza ta sama. Tak, technika była pod, nazwijmy to, zdechłym azorkiem, ale emocje były wielkie i chęć publiczności do śpiewania rocka, do słuchania tej muzyki też wielka. Wtedy, w 80-tych latach, powstały najlepsze nasze czołowe zespoły rockowe. I one są co... No, I love you mówi, no widzisz. Ojoj. On też mówi I love you. No tak, o lata 80. Powiedz mi, co czułaś, kiedy zapowiadano twój występ w Sopocie? Rok 80, festiwal Interwizji i mówią Izabela Trojanowska. No, co czułam, jak się okazało, że dostałam nagrodę za interpretację. Czułam się królową świata. Znaczy, królową jesteś cały czas, bo jak ja dostaję po 100-150 maili od jednego fana na naszą listę przewojów, to potem ty do mnie piszesz, że dziękuję, ale to nie ty dziękuj, nie dziękuj mnie, ale dziękuj fanom, bo kiedy ciągle jest na liście, o, kiedy moim jest, fanom, tak, jest, ciągle jest Izabela Trojanowska na liście, to nie moja zasługa. To nie ty, nie ty, tak mówisz, teraz co, ty, nie? Teraz ty nie. Ja tak patrzę, liczę, mówię, Boże, no znowu ta Trojanowska, no, tak. Niech będzie. No niech jej będzie, bo fani mnie zamordują, wiesz, boję się ataku. No dobrze, Iza, rok 80, wielki sukces, prawda? Bo jest to adrenalina, wychodzisz na scenę, 4000 osób przed widownią i kilka milionów. I jeszcze za granicą, prawda? No głównie, tak. No i co? I po czym wychodzi twoja debiutancka płyta z budką suflera, tak? Nie w takiej ilości, w jakiej była zamawiana, ale wychodzi, więc ludzie... Kupują, stoją w kolejkach. Stoją w kolejkach. Stoją w kolejkach. I na tej płycie czarnej z dwóch stron, to dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest płyta analogowa. Tak. Było 10 utworów. Duża. 10 utworów. Tak. I Iza, jak to jest być kobietą sukcesu, hit za hitem? Ja mam tę płytę do dnia dzisiejszego i tam każdy utwór po kolei to był krok milowy w polskiej muzyce i odznaczał, że Trojanowska znowu na listach. Wiesz co, ja właśnie dzisiaj już w którymś wywiadzie mówiłam to, bo akurat tak się składa, że jestem po spotkaniu z ludźmi, więc jakby powtarzam się. Ale to jest prawda, to jest właściwie niewykonalne, żeby kompozytor, autor tekstu i wykonawca, odpowiedni twórcy spotkali się w tym samym miejscu, o tym samym czasie, ci właściwi, a nam się to zdarzyło. I to jest chyba po prostu to szczęście, ten łut szczęścia, że się spotkaliśmy. Bo to tak miało wyglądać. Wtedy był głód na taką muzykę, na taką Izę. Znaczy ja myślę, że był głód... W ogóle muzyki rockowej. Rockowej muzyki, tak. Ale mało tego, nagle wyszła taka niesamowita, nieobliczalna, taki czarny anioł polskiej sceny rockowej. Pięknie. Ale pięknie widziałaś siebie? Widziałaś siebie tam w tych teledyskach? Oglądasz? Wiesz co, no jakby pewnie, że od czasu do czasu sporadycznie, ale nie lubię siebie oglądać. Oglądam, żeby sprawdzić, wiesz, kontrolnie. Czy się zmieniasz? Nie zmieniasz się. Dzięki. Jasne, że się zmieniam, ale bardzo jesteś miły, jak zwykle. Dowartościowujesz mnie. Nie, ale ja mówię... Powodują, że jestem wyższa, wiesz, fizycznie. O 5 centymetrów co najmniej. Po no tak, tylko, że ja rosnę. Tylko, no świetnie, to ty rośniesz, no. a ja ciągle mówię prawdę, bo naprawdę, Iza... ale coś jest w tych takich prawdziwych wokalistkach, typu Izabela Trojanowska, Urszula, Beata Kozidrak. Kiedy z nimi rozmawiam,
One nie lubią sięgać do tamtych utworów. Kiedy ja puszczałem Urszuli Dmuchawce Latawce Wiatr, to zasłoniła oczy. Chcemy żyć przeszłością, wiesz. Nie, zrobiłyśmy to dobrze, bo dostałyśmy pieczątkę, okej, publiczność, żeby było dobre. I chcemy iść do przodu, bo jak stoisz w miejscu, to się cofasz. Nie chcemy dla naszej kochanej publiczności się cofać. Ja wiem. To może stąd się brać, jak tak, pytasz. Tak, tylko że one twierdzą, że jejku, jak to się działo wtedy. No na przykład Iza, ty miałaś na przykład Noc Komety, prawda, z Budką Suflera. Ja? Byłaś. Nie byłaś? A nie, to była Urszula. A, proszę, papka. Nie, no to był Felek Andrzejczak. Felek Andrzejczak i tam była Urszula. Tak, no, tak. Ale ty miałaś wiele hitów, gdzie wyglądałaś po prostu inaczej na scenie. Było specjalne, ostre makijaże. Ta Trojanowska była taka ostra. Była. Prawda? Była. Taka ostra. I chyba jedna albo dwie kamery w ogóle kręciły cały teledysk. I to był klip i wtedy potem Izabela Trojanowska była numerem jeden w Widotece Dorosłego Człowieka. No wiesz, bo publiczność tak chciała. Ja nie byłam wykreowana na gwiazdę. To się stało. Ludzie mnie wykreowali. Ludzie mnie chcieli na scenie. Nie chcieli mnie z tej sceny puścić już w Opolu w 80. Nie wiedziano, co ze mną zrobić, więc dano mi nagrodę. I tak poleciało. I tak była Trojanowska. Tak, tak się potoczyło. I to było wszystko nieplanowane. To był taki trochę spontan, aczkolwiek z naszej strony przygotowany, bo byliśmy solidnie przygotowani zawodowo do startu. Ale to, że to się potoczyło w ogóle, że to się udało, to jest publiczność. Ludzie mnie wykreowali. Ach, ludzie ci wykreowali. Tak, teraz mają tobie lepszy numer i Izunia. Kiedy słuchałem listy przebojów programu trzeciego Marka Niedźwieckiego i sam wysyłałem, tak jak Daniel, który tutaj jest twój fan, kartki, nagle usłyszałem: fan klub Izabeli Trojanowskiej, proszę o nie głosowanie, bo każdy głos jednego fana to jest jeden głos. Strasznie to było przykre wtedy. Bo wtedy wiesz, to trzeba było kartkę kupić, znaczek, nakleić, napisać i wysłać. A teraz e-mail poszło. Wtedy było większe poświęcenie, czy teraz? Jak myślisz? Może wtedy. No nie, zresztą nie. Inaczej było. Inaczej było. Wtedy było inaczej. Wtedy nie mieliśmy maili. No bo wtedy, gdyby Niedźwiecki miał maila, to bym go zasypał i miałby w ogóle blokadę. Ale to wtedy się słuchało, prawda? A właśnie jakie jest twoje podejście do list przebojów? Zerkasz, sprawdzasz, śledzisz listy przebojów? No i jak wiem, że jakaś moja piosenka walczy, to tak, to sprawdzam, czy spada, czy idzie w górę, czy nadal się podoba. Jak tylko wiem, że coś tam się dzieje, czy ktoś z moich znajomych, ciebie, albo moja, wokół mnie zawodowo muszę wiedzieć, tak? Albo jakaś moja ulubiona piosenka, bo mam swoje ulubione, ale to ten. No właśnie, a co jest ulubioną piosenką Izabeli Trojanowskiej? Moją, tak w ogóle. Mam ich wiele, nie wiem, którą teraz powiedzieć, ale generalnie to ja jestem wierną fanką zespołu Roxy Music i Briana Ferry. Bardzo wierną. Eurythmics nagrał wielu, też. Wiele płyt. Ale myślę, że Tokyo Joe mi się bardzo podoba. Eurythmics bardzo, bardzo. No to jeszcze, no to nie no. In Access. To w ogóle świetnie. Tak. A Via Contios? Ma porządną trasę, też tak? Porządku, i ma porządną bardzo, trasę. Bardzo, I kończy. Trzy koncerty w Polsce i kończy. I kończy. I za dobrze. Był okres Budki Suflera. Przechodziłaś dalej i nagle stwierdziłaś: idę naprzód, odcinam ten kupon od Budki. I kolejna płyta, już nie z Budką Suflera, ale też sukces. Wiesz co, ja muszę też oddać cześć Andrzejowi Mogielnickiemu, który kiedyś pełnił funkcję producenta muzycznego. U nas nie było pojęcia, że jest taka funkcja w ogóle, że jest jakiś producent muzyczny. No nie było. Ja nie wiem, czy on miał do końca, ale taką pełnił. Dzisiaj to nazywamy producentem muzycznym. Na świecie są tacy. Są przy powstawaniu wszystkich większych produkcji. Bo on miał wizję i tak na przykład z piosenki, która miała być dla Stalowego Bagażu, zrobił piosenkę dla mnie, Pieśń o cegle. I zamienił. A piosenka, która była dla mnie napisana, dostała tekst Baczność i jest piosenką Stalowego Bagażu. Miał wizję, wysłyszał, powiedział: nie, ja ciebie tu widzę, taką a taką, i wyprodukował mnie. Aha, czyli Trojanowska, Podaj cegłę, Podaj cegłę. Dobrze pamiętam, tak? Bardzo dobrze. Nowy dom. Aha. A ten nowy dom właśnie Izabela Trojanowska ma nowy dom? I to chodziło, wiesz, o to, no powoli, tak.
A chodziło o to w tej piosence, że żebym była takim młodym ZSM-owcem, który jest ślepo oddany, mechanizmowi się poddaje, politycznemu i nie myśli. Idzie jak młody z Hitlerjugend. Do miałaś przodu, rączka do góry. I tak jest. Miałaś. No ja dzisiaj nie jest. Mam. Tak przygotowałem się, aby nie być ZSM-owcem. No dobrze, ale też Opole. Opole, Sopot, wyjazdy zagraniczne, krajowe. No i co? No i w takim razie sukces za sukcesem. I zabył stalowy bagaż, była tylko suflera. Kiedy, w którym momencie zapragnęłaś być aktorką? No nie, nie, tak to nie było. No nie, no, no jestem tak nie było. Dyplomowaną. No jesteś, więc... tak, ale stwierdziłaś, zrobiłam dobra, film muzyka, mojego życia, muzyka, ale... Pod koniec jakby... No, dyplom to były dwie role w spektaklu Tirso de Moliny, Zielony Gil, ale też jakby moim takim dyplomem filmowym były Strachy, w których grałam Teresę Sikorzankę. Przepięknie. Przepiękny film, świetnie reżyserowany. Przepięknie grałaś. Mówię to przepięknie, a ty mówisz mi przepiękny film, przepiękna rola. No. Wspaniały reżyser, Stanisław Lenartowicz, naprawdę genialny. Byliśmy pół roku w trasie, dzisiaj nie robi się takich filmów. Nikogo nie stać, żeby zrezygnować z teatru na pół roku, a on zebrał taką ekipę i pojechaliśmy i zrobiliśmy. I to jest taki bardzo bliski prawdy film. Widzę tam minimum środków, to znaczy wszyscy staramy się grać naturalnie, jesteśmy sobą. No tak, ale film, każdy film, którym zagrałaś, to jest takie dzieło, czyli wybierasz bardzo skrupulatnie. Tak się złożyło. Gdzieś tam intuicję mam pewnie, ale i dar od losu, że takie mi role proponowano. No i nagle zaproponowano Izabeli Trojanowskiej Monikę Ross. Tak, to jest coś poza, prawda, bo to nie to jest... Już tak, to inna kategoria filmów, to jest telenowela. Która już ile ma lat? Ojej, 16 rok. Tak. Iza, jak ty to robisz, że wyglądasz ciągle tak samo? Bo no wiesz, mnie zawsze operator i telewizja... Przychodzę na wywiady do ciebie i rosnę, i młodnieję, i kwitnę. Ze mną nikt nie zrobi wywiadu, no to w takim razie ja się starzeję. Słuchaj, to ja zrobię. Ty zrobisz, tak, dobra. Iza. Codziennie kilka milionów osób ogląda. Będzie Trojanowska, czy nie będzie? Po czym wchodzi wielka dama, pięknie ubrana. No i ma tego, no, kogo za męża? No, fajtłapę Feliksa. No fajtłapę, no Iza, proszę cię, no zrób coś. No, 35 ale... lat na scenie muzycznej chyba masz możliwość jako żelazna dama polskiej ale, piosenki panie powiedzieć... nie łączmy spraw zawodowych z prywatnymi. Tam no tak, ale... Monika uwielbia Feliksa i to gramy. Kochasz go? Kocham go. I zastanawiamy sypiacie się, razem? No właśnie tak, zastanawiamy się i to podobno jest sekret. Czy sypiacie? Że bo sypiamy. Tego nigdy nie widzieliśmy. Że sypiamy. Że sypiacie. Tak, i to w tym jest sekret. Dlatego go kocha. Iza, ale sypiasz Feliksa? Tak. Byliśmy w sypialni parę razy. No ale co to za ujęcia, no proszę cię. Nie, no bo to takie mają być. Aha, ale kochasz go. No kocham go. No. Ale Feliks ma teraz syna. Znaczy, no ma współpracownika, który strasznie podoba się widzom i tak wygląda to podoba na jego syna. Podoba no się? Tak podobno. No tak, to teraz tak. Masz dwóch. No mam dwóch. A który ci się bardziej podoba? Jako syn, ten drugi może być. Wac. Wac, dobrze. A teraz jako tak, no, taka kobieta, o którą... No wiesz, tam była taka sytuacja, że o mało nie doszło do romansu między mną a Wacem. No, ostatnio. No tak, tak. No i? No nic. Dobrze, że nie doszło, no bo teraz jak się okazuje, że to jest syn mojego konkubenta. Aha. To wy wyprzedziliśmy w ogóle kilka odcinków. Bardzo. Do przodu. Aha, jesteśmy do przodu. No dobra. Tak. Czym dla ciebie jest właśnie... plan klanu? No jak to czym? Pracą. No praca, wiem, ale cieszysz się, że... Ja wiem, że się cieszysz, ale masz takie piętno, że miliony widzów ogląda i chcę zobaczyć, jaka ta Monika Ross będzie? Nie. Bo wiesz, już gramy tak długo, że czuję się na planie klanu jak ryba w wodzie. I właściwie teraz przy tym wątku nieźle się bawię.
No tak, ale powiedz mi tak, ale tak, 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 szczerze mówiąc, to no wiem, że nie lubisz, cię, nie lubisz. Cieszyłby cię taki mąż. Cieszyłby cię taki mąż. Ale to nie musi być, wiesz, tak, żeby to przekładać na życie. To nie, Moni, nie królowo koniecznie. Moja, no i tutaj czytam tutaj, że odeszła i spoczęła. No się, nie, no właśnie dlatego się tam troszeczkę są konflikty między Monisią a Feli. No ale potem, wiesz, jak mi masuje kark. Nóż. To już wszystko jest okej. Okay. Pewnie. Przyjdzie z tymi kwiatami nagrobnymi i mi gdzieś tam wręczy. To jest przyjemne. Aha, to jest Iza, jeśli chodzi o kwiaty nagrobne, proszę bardzo, Daniel, proszę. Kwiaty. Mamy kwiaty. Zobacz, ale to nie są, na, to nie są absolutnie nagrobne, to są otwarte. Jakie piękne. Dzięki, Danielu. Dzięki. No to w takim razie co? Feli będzie zazdrosny. Ja nawet jak ładnie przewiązany sznureczkiem żółtym. Jak... Zazdrość, miłość? No, no tak nie, mówię. Tak? To tak. Żółte? A żółte to czerwone. Za... Czerwone to miłość. Czerwone miłość. Czyli za to czerwone miłość. Misio, który wyznaje miłość. Jak... Czerwone to tak. Czerwone. I nie od Feliksa. I nie od Feliksa. Nie od Feliksa. No dobra. Fajnie. Izunia, no to już wiemy o klanie, wiemy o wszystkim. Byliśmy przy stalowym bagażu, przy budce suflera, ale mamy też twoje nowe dziecko. Znaczy nie, no Roxanę w ogóle pozdrawiamy. Tak, Roxanę pozdrawiam, w ogóle pozdrawiamy. Pana. Bardzo serdecznie, Roxano, gdziekolwiek jesteś, w Polsce czy za granicą. W Berlinie tak. To bardzo cię pozdrawiam, Małopolskie TV, i dziękujemy tobie, że Roxano, możemy obcować w Polsce z twoją mamą. Roxana pozdrowiona prosto z Katowic i Krakowa, Małopolskie TV do Berlina. A ja teraz troszeczkę przejdę na takie dziecko muzyczne, bo jest moją nowa nową płyta. Płytę, tak. Jest nowa płyta Izabeli Tranowskiej. Życia zawsze mało. Zawsze mało, właśnie. Życia zawsze mało? Tak. Co by się nie działo. Izunia, jaka jest ta płyta? Fajna. Ma bardzo dobre teksty, dobrą energię. Teksty głównie Wojtka Byrskiego. Z małymi wyjątkami. Dwa teksty są obce, w sensie, że jeden jest mój, drugi jest Tomka Zelszewskiego. No i z tej płyty powstanie 28 października taka epka, malutki singielek, 5 utworów, gdzie 3 trafiły na listę przebojów Małopolskie TV, 3 doszły do miejsca pierwszego, 2 są premierowe i ta płyta będzie dla DJ, dla dziennikarzy, dla mediów, dla fanów. Udało mi się wypowiedzieć. No, a mało tego, jeszcze okładka. Powiedz mi, kto jest autorem okładki przepięknej Izy. Grażynka, pozdrawiamy Grażynkę, fanka z fanklubu. Ach, no czyli w takim razie to jest takie dziecko fanklubu i mediów, ale... Urocze dziecko. No czyli w ogóle ta płyta będzie taka to jest ciepła, taka, miła. To jest w ogóle dla ciebie taki, ten singiel jest dla ciebie kochany, twoja nowa płyta jest kochana, powiedz mi. Bo praca moja jest moim życiem. Żyję tym, co robię. Tak się składa, że mój zawód jest moją pasją i ciągle to podkreślam, bo to robi różnicę. Są aktorzy, piosenkarze, którzy pracują wracają do domu, otrzepują się z tego i zapominają, co robili przed chwilą. Ja nie. Iza, to teraz będzie to odrobinę prywaty, strasznej prywaty. Co Izabela Trojanowska lubi jeść? Ostatnio zajęłam się odtoksycznianiem totalnym, czyli dietą Ewy Dąbrowskiej. Dobrze, że nie odchudzaniem. Wiesz, to idzie trochę w parze, bo jak odrzuciłam ziemniaki... No, tak. No. Zmieńmy temat? Mówmy. I generalnie węglowodany. Nie łączę trochę, jak inne diety proponują, na przykład Montignac, którego uwielbiam. Ale pani Ewa Dąbrowska głównie preferuje warzywa i owoce. Dużo buraków, trochę zakwaszania organizmu w sposób naturalny. No i 5 posiłków dziennie, nie mniej. Nigdy nie chodzę głodna, słuchaj. Iza, ja też jem 5 posiłków dziennie, naprawdę. Ale, myślę, ale że... zależy co jesz. Myślę, jak że... jesz bułeczki, wiesz, z białego pieczera. Przemiału, to wyrzucamy. Okay. Takie raczej. Dobrze, co Izabela Trojanowska lubi pić? Bo oczywiście, drodzy widzowie, muszę wam zdradzić. Ostatnio Iza była naszym gościem o Polskie TV, co widzieliście w górach. No i proponowałem drinka. Nie przeszło. Nie, preferuję bardzo soczki świeżo wyciskane. Najlepiej takie z miąższem. Były. Takie z miąższem. Są maszyny, które wyciskają, prawda? To te i dużo wody. Dużo wody, żeby filtrować się. Nerki głównie.
No dobrze, no ale tak ogólnie w mediach to filtrują się dziennikarze, media, wokalistki, wokaliści. I mleka nie pić. Jeżeli to sojowe też nie, sojowe też nie. W ogóle nie pić mleka. Iza, słuchaj, teraz jest pytanie takie, bo w mediach dziennikarze, wokalistki, wokaliści dużo, a ty nie? Ale wcale nie dużo. Zmieniła się ta moda. Właśnie kiedyś byliśmy bardziej, wydaje mi się, rozcyfikowani i rozpijani. Rozcyfikowani. Oczywiście. Dokładnie tak było. Dobre słowo w ogóle. Ale powiem tobie, że jeden z wokalistów, z którym też współpracujesz, nie podajemy teraz nazwy, kiedyś miał spotkanie ze mną i proponowałem mu dobrego drinka i powiedział do mnie, wiesz Mirku, my w swoim życiu już dużo swoje wypiliśmy. Dokładnie, dokładnie. W pewnym wieku wiesz, ja myślę, to wszystko jedno. No nieważne. No, wspólnie śpiewamy. Czyli tak, nie pijemy. Zdrowy typ życia. Miąższ, soczki, dobrze, ale... Dużo wody. Dużo wody. A co Izabela Trajanowska robi w wolnych chwilach, których ma tak naprawdę tak mało? Jeszcze zanim powiem, to powiem, że teraz hitem u mnie w domu jest woda Zośka z Rzegiestowa. Hitem? Hitem. Rzegiestów Zdrój? Tak. Rzegiestów Zdrój. Czy Rzegiestów Zdrój, ośrodek Wiktor, bo tam tak, już byliśmy. Tak, dokładnie. I stamtąd właśnie przywiozłam taki wielki pojemnik wody. I to jest wspaniałe, na wszystko dobre. A Iza, ty wiesz, że tam dokładnie niebawem się znowu spotkamy i naprawdę? Tam będziesz dostawała te smoki. Pozdrawiamy. Smoki medialne. Smoki? Smoki. Takie duże smoki medialne. Też bo tak takiego... śpiewają I love you czy coś? One nie śpiewają, bo one są stworzone, aby stały na półeczce u gwiazd. A, tak. Izabela Trajanowska ma tam, dobrze mówię, dwa takie smoki. Wow. Tak. Trzy smoki. 35 lat, wokalistka lata 2013 roku i przebój lata 2013. No, to nie mogę się doczekać. Kiedy to będzie? 24 października. A powiedz mi, zdradź mi, bo w naszym utworze, który prezentujemy naszym widzom, tam jest tajemniczy głos francusko brzmiący. Kto to śpiewa? Francuz, znajomy. Izabel. Niejaki Sebastian. Tak. Aha, Izabel. Z pochodzenia Polak. To ja tak nigdy nie powiem. Ale mieszka w Paryżu. Tak? I on wie o sukcesie tego Izabel? Nie wie. Nie wie. Nie ma zielonego pojęcia. Ale cieszy. Zrobił to po koleżeńsku i poszedł sobie. Nawet nie wie, że to zostało nagrane i do końca. Cię. Ja oczywiście mu napisałam, że to poszło na płytę i musiał się zgodzić. I zgodził się. I mówił zgodził Izabel. Się i powiedział, że to przyjemność dla niego, ale nie ma zielonego pojęcia, że tego... Tak, nie wie, o co chodzi. Tak. Nie. Że ta piosenka jest aż tak słuchana, nie ma pojęcia. Izabel. No, ja pamiętam. Pozdrawiamy Sebastiana. Pozdrawiamy Sebastiana. Francję pozdrawiamy. Mało tego. Aha, tu się musimy przywrócić. Dobrze. Izunia, Krynica Zdrój, 2013 roku. 11 tysięcy osób, śpiewa 100 lat wraz z Budką Soflera. I jeszcze dziękujemy. Jak wspominasz? Ten szok. Początek twojego 35-lecia pracy artystycznej. Szok. Wielka było przyjemność. Miło. Wielka przyjemność. I nawet tak tańczyli. Tak. Rączką tak robili. I też było, tak. Też, tak. A moja przyjemność była to, że miałem przyjemność zapowiedzieć. Tak, zapowiadałeś tak. Razem z panem burmistrzem. Pana Dariusza Reśko. Bardzo też pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No właśnie, czym dla ciebie są tego typu koncerty? Nie mówię o takim jubileuszu, ale mówię o takich dużych, wielkich imprezach, gdzie publiczność no widać, że emanuje taką miłością do artysty. Największą przyjemnością. Takie koncerty największą. Właśnie na takie czekam. Takie nie odbywają się codziennie, jak wiesz. Szczególnie dzisiaj jest bardzo niewiele, generalnie niewiele koncertów. No teraz bardziej się ściąga z internetu. Proszę bardzo, Trajanowska nareszcie czuje myk. Jedna minuta, szybciutko ściągnięte. Tak jest. Jest. No to kupujemy, tak? Kupujemy nową płytę, ale legalnie. Legalnie, kupmy bardzo proszę, legalnie, kupujmy, bo jest tak. Płyta legalnie. Izunia 28 można października. Na i na stronie też można. Też można płytę dostać Izabeli Trajanowską, kupić legalnie. W ogóle jest tak pięknie rozkładana. Ja wiem, że to trzeba zobaczyć, ale menadżer i ma książeczkę. Gdzieś tam w ogóle się schował. Z zdjęciami z boku. Ale tak, ma książeczkę, tak. Ma zdjęcia i ma tak. Wspaniałe utwory. I piękne zdjęcia Sebastiana Skalskiego. No, to jeszcze mamy co jeszcze? Izunia 28 października wreszcie z bólach urodzony się singiel pojawi się. Z panią Grażynę pozdrowiliśmy, autorkę zdjęcia. Powiedz mi, jak to było wybierać? Bo myśmy chyba wybierali to zdjęcie z 3 dni, ale wszyscy powiedzieli tak, że to.
No tak, bo chodziło o to, żeby to zdjęcie było takie nasze. Takie z tego okresu i takie ciepłe. Takie oddające klimat też tej płyty i naszych spotkań. A jest przecież familiarnie, nieprawda? No jest pięknie. No to proszę Państwa, to cóż, 28 października, Izabela Trojanowska w Imperium Kobiet, w Radiu Kolor, premiera singla. Gdzie fani mogą szukać? Rozdamy trochę płyt, tak? Tak, koniecznie. Na Facebooku? Też możemy. Poszłaś już tak, tak z duchem czasu, tak? Tak, tak. Aha. Izabela Trojanowska na Facebooku. Jak szukamy? Izabela Trojanowska, Facebook. .pl. Rusza, właśnie, izabelatrojanowska.pl. Tam są nasze wywiady, informacje, jak można zdobyć zdjęcie z autografem. No właśnie, tak, tak. Jak można kupić najnowszą płytę Izy. No i będzie można wydać, wygrać. Nie wiem, ile rozdajemy? 50. Rozdajemy. 50 płyt na 35-lecie Izabeli Trojanowskiej, mojego i Państwa. Ale jakieś gościa. Pytania musisz wymyślić. To będą. Będą na stronie internetowej izabelatrojanowska.pl, na Facebooku Izy, na Facebooku Małopolskie TV, na Facebooku Radia Kolor i słuchacze Radia Kolor też po 28 października słuchają. Gdzie jeszcze się mamy zalogować? No oczywiście Imperium Kobiet. Imperium Kobiet. Piękna kobieta w pięknym imperium. No tam też będą płyty z autografami od Izabeli Trojanowskiej. 35 lat. Izunia, to jest dużo czy mało? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Bo zacząć błysnąć i zgasnąć jest w miarę trudno. Bardzo trudno nawet. Ale istnieć tyle lat... To rzeczywiście jest co obchodzić. Proszę jest powiedzieć. Obchodzić. Jest. Następnych 35 lat tobie życzę i zapowiedz mi, jak to jest być piękną kobietą, a nie używać tego. Czego? Boże, ja zamknę oczy, silikonu. Silikonu? No. Są takie wokalistki, które... Nie mogą się uśmiechać. Oczy zamknięte. Voice of Poland. I nic dla nich nie jest śmieszne. Okej. Okay. No, okay. Czyli co, jak ty to... Boże, powiedziałem Voice of Poland. Ale też mogę powiedzieć, nie martw się. No wszystko jest jasne. Dobra, Izunia, jak to jest, kochana, na zakończenie być piękną kobietą, bo tak, przez kilka dni ostatnie kolega twój z fan klubu zazdrościł mi strasznie. Powiedział, panie Mirku, jak to panu zazdroszczę, że pan był tyle dni i nocy z Izabelą Trojanowską. No, a myśmy się widzieli tak, nocami się słyszeliśmy. No i, ale słyszy pan... O świcie się słyszeliśmy. Redaktorze kochany, słyszysz to? Słyszę. Słyszysz, czy nie warto dla nich nawet nie dospać, czy przyjechać na taki koncert? Ale ja się cieszyłem, ale koncert. W ogóle, słuchajcie, ale to no mało... są tak kochani i oddani. No tak, tylko że Izabela Trojanowska, niektórzy mówią, jak ona wygląda o świcie. Ja mówię, słuchajcie, no widziałem tę kobietę w nocy, kiedy przyjechała, po 12 bez godzinach. Makijażu, jazdy, bez makijażu, na śniadaniu. Na śniadaniu bez makijażu, na kolację bez makijażu. I jak mnie się pytają fani, jak wygląda Izabela Trojanowska, ja mówię, no tak samo, no to tak samo pięknie. Izunia, 35 lat, ja nie umiem śpiewać 100 lat. Nie? Nie, ale 24 października, kiedy tymi smokami ciebie zasypię... Sprowokujesz. Sprowokuję siebie, aby zaśpiewać. Bo wiesz, że ja tobie zawsze życzę jak najlepiej. Telewizja Małopolskie TV życzy tobie jak najlepiej. Pan operator też. Operator Sławek, tak. Bardzo uśmiecha się do nas. On się uśmiecha do ciebie, nie do mnie, na co ty. Kiwnij głową. Kiwnął głową. No, uśmiecha się do ciebie. To był chyba najwspanialszy mój wywiad w Telewizji Małopolskiej TV. Moim Państwa gościem Izabela Trojanowska. I Zuniu, na zakończenie mam taką wielką prośbę. Z drugiego na drugie, 22 tygodnie w zestawieniu. To rekord pobytu na liście. 22 tygodnie. Tak, a ja ci się chwaliłam, że 15, pomyliłam nie, się. Nie, 22. 22. No, 22. Szok. Nareszcie czuję. No to zaśpiewaj fanom. Nareszcie czuję. Chociaż nie wiem, na ile. Refrenik, prawda? Żeby zaśpiewała, proszę. Dla wszystkich fanów i oczywiście głosujemy. Top 20. Interia.pl. Nareszcie czuję. Izabela Trojanowska, proszę. Kęsty się kleją. Zatapiam się, oczy całuję, poczułam buzę. Z drugiego na drugie, no teraz to już w ogóle będzie kolejne tygodnie. Izunia, 24 października się znowu widzimy, z czego się bardzo cieszę. Medialne smoki Małopolskie TV trafiają między innymi do ciebie, do zespołu Piersi, do Chris Van Diego, Gosi Andrzejewicz. Ach, no i jeszcze Marcina pozdrów.
Znasz, prawda? Tak, menadżer. Tak. Też dostaje smoka. Jako dostanie smoka? No, menadżera smoka. Menadżera. Tak. No, to jego też pozdrawiamy. Sławka, zasłużył, operatora zasłużył. Pozdrawiamy, firmy Ingrup Sławek pozdrawiamy. Sławek też powinien smoka dostać. Nie, do smoka to ja powinien dostać za wygląd. Nie. A Sławek za cierpliwość. Wiesz co, ty jesteś tak serdeczny, że za tę serdeczność. Ja za serdeczność, a Sławek za? No, za urok osobisty i bezpretensjonalność. Okej, okay. A tutaj damy też smoka? Damy za wszystko. Za serce, które oddaję fanklubowi. O matko, to wszystko wiemy. Moi drodzy, pa. 24 października Małopolskie TV. Wielka gala, medialne smoki, wielkie gwiazdy. A tą najważniejszą, ach, oczywiście zapomniałem, drodzy Państwo, bo ja wiem, że to jest takie na żywo. Izunia, zaśpiewasz tam nie. Dla nas? Tam? Tam. A co? To. Na razie czuję. To. Dobrze. Dobra, okej, okay. Mamy. Na razie czuję, a Wy oglądacie w Małopolskie TV wielką galę medialnych smoków 2013, gdzie gwiazdą jest Izabela Trojanowska, Chris Van D, Piersi, Gosia Andrzejewicz, Marcin, tak, dobrze, nazwisko. Mówimy? Tak. Nie. Nie, Marcinek też i wielu wykonawców. Mało tego, będą firma też taka od transportu, czyli będzie Karo, będzie Ikar i będzie wielu, wielu nagrodzonych. Nawet, Iza, śpiewałaś kiedyś po języku rosyjskim? Śpiewałaś? Oczywiście. A, śpiewałaś w Zielonej Górze, widzisz. No, spotkasz się z wielkim fanem i animatorem języka rosyjskiego. Fantastycznie. To wszystko 24 października. Poza polityką to cudny język. Bardzo tylko na antenie Małopolskiej TV.